Cześć, Maciej Koper, HDTV Polska. Jesteśmy na targach ISE 2018 na stoisku Epsona, gdzie znaleźliśmy znany nam projektor. Jest to model LS100, czyli ten produkt krótkiego rzutu, który ma nam zastąpić telewizor. Jak już sprawdziliśmy wielokrotnie, zarówno u nas w redakcji, bo test macie na portalu, jak i potem na targach audio video show, faktycznie sprawdza się w takiej roli na tego typu ekranach, które mają 90-100 cali, czyli stosunkowo dużo, bo z telewizora ciężko to uzyskać. Daje on ponad 300 nitów jasności, więc jak ktoś śledzi nasze testy, to sobie pewnie uświadamia, że to jest taka jasność jak dosłownie w telewizorze. Czyli możemy oglądać sobie bez specjalnego zaciemniania pomieszczenia. Aczkolwiek, żeby uzyskać tego typu rezultaty w takich warunkach, najlepiej by było użyć specjalistycznego ekranu. Do tej pory oglądaliśmy ten projektor właśnie na takich ekranach, natomiast tutaj na targach jest on na zupełnie zwykłym, białym, matowym ekranie i wygląda jak wygląda. Na pewno w kamerze bardzo dobrze, na żywo też dobrze, chociaż trochę brakuje czerni, ale wiemy, że tego się na białym ekranie nie da zrobić. Natomiast to, co mi się podoba bardzo, to że jasności nadal są wysokie i nadal ta projekcja wygląda atrakcyjnie. Dosłownie jakby to był jakiś telewizor, można to na niektórych jaśniejszych scenach pomylić. Także nadal utrzymuję, że jest to fajne rozwiązanie, które może zastąpić telewizor i przede wszystkim dać duży calaż obrazu. A że projektor jest laserowy, to na pewno nie będzie tutaj mankamentem jego trwałość, bo nawet nie zauważymy pewnie spadku przez wiele, wiele lat tejże jasności. No i co dalej? Bardzo bezproblemowa instalacja, ponieważ stawiamy bardzo blisko. W zasadzie na meblu RTV możemy go postawić zamiast amplitunera i uzyskać duży, ładny, jasny obraz. Co najważniejsze, w nie takiej dużej cenie. Także wszystkich, którzy jeszcze nie widzieli testu, to zapraszam na portal, bo naprawdę można się tym zainteresować i taki zakup dokonać, jeżeli chcemy sobie znacznie powiększyć obraz. Lecimy dalej. Dzięki.